Za moimi plecami, dokładnie w tym miejscu, jest wykopywany tunel na poziomie minus 2 pod Warszawą Zachodnią. Nade mną znajdują się perony, a w tamtą stronę będą tramwaj jechać w kierunku Woli. Za mną będzie przystanek tramwajowy przy West Station. Tam będą dwa przystanki tramwajowe, jeden przy peronie 9, drugi pod ulicą Kolejową. To wszystko już powstaje, a jak to będzie dokładnie wygląda, o tym w tym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek zachodnia. Witam Was tutaj, Czesi Czoma Wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek zachodnia. Co ważne, w tym miejscu znajduje się właśnie pętla tramwajowa Banacha, która w przyszłości zmieni trochę swoje oblicze, ale o tym powiem na sam koniec tego materiału. Bo dzisiaj o tramwaju do zachodniej, czyli w tramwaju na Frost, który będzie jechać przez Witwy Warszawskie 1920 roku. Cały węzeł w tym miejscu tramwajowy też się dosyć mocno zmieni. Całe skrzyżowanie będzie mieć przez wszystkie wyloty aktualnie. Przejazdy rowerowe, jak i również sama Bitwy Warszawskie 1920 roku zyska nową ścieżkę rowerową po drugiej stronie. Teraz ścieżki rowerowe będą po dwóch stronach ulicy, co jest oczywiście bardzo ważnym elementem i elementem też realizowanym w ramach nowego Studium Warszawy i głównych tras rowerowych, które muszą powstać. Natomiast dzisiaj nie o rowerach, a o nowej trasie tramwajowej, a tutaj się dosyć dużo zmieni. Same skrzyżowanie będzie mieć rozjazdy w każdym kierunku z każdego wlotu i wylotu, co oznacza, że tramwaje będą mogły skręcić prawo w lewo, czy pojechać prosto, niezależnie od miejsca, z którędy wjadą. To jest oczywiście duża zaleta, bo dzięki temu będzie łatwo można realizować nowe linie tramwajowe, łatwo będzie można je planować i w trakcie utrudnień też będzie można realizować różnego rodzaju objazdy. Co ważne, tramwaje będą miały tutaj prawoskręt, lecąc od tej strony w kierunku centrum i jadąc w kierunku z centrum w kierunku Banacha będą miały te tramwaje lewoskręt. To jest oczywiście zaleta, dzięki czemu tramwaje będą mogły łatwiej dojechać właśnie do pętli tramwajowej Banacha. Natomiast rozjazdy tam będą w specyficzny sposób poukładane, ale o tym powiem też w kolejnej części materiału. Bo w tym miejscu, gdzie teraz lecimy, będzie nowe torowisko tramwajowe znajdować się po środku, pomiędzy jezdniami i w tym miejscu będą miały też tramwaje przystanek Szczęśliwicka. Przystanek będzie przed samym skrzyżowaniem w obydwu kierunkach, natomiast sama jezdnia zostanie zwężona do dwóch pasów w każdym kierunku, no bo gdzieś po prostu to torowisko tramwajowe trzeba wcisnąć. Następnie w tym miejscu tramwaje po pochylni będą zjeżdżać na poziom minus 1, tak aby jeszcze przed tym przejściem dla pieszych jechać już na dole, w tunelu i w tunelu pod Parkiem Zachodnim. Co ważne, w tym miejscu widzicie, że trochę drzew brakuje. Nie są właśnie w tym miejscu posadzone, nie były nowe drzewa właściwie sadzone, tam gdzie wiadomo było, że będzie się znajdować nowy tunel tramwajowy. Dzięki temu nie trzeba będzie aż tak dużo wycinać drzew, oczywiście te drzewa, które tutaj pozostały, będzie trzeba wyciąć, później będą oczywiście posadzone więcej nowych w różnych lokalizacjach, a sam tunel będzie budowany odkrywkowo lub podstopowo, dokładnie jeszcze tego nie wiemy. Natomiast w tym miejscu będzie się znajdować przystanek tramwajowy Dworzec Zachodni. Przy nim prace właśnie się rozpoczynają przy budowie pierwszej części. Najpierw poziomu minus 1, później poziomu minus 2. I co ważne, w tym miejscu tramwaje na razie będą dojeżdżać i kończyć swoją trasę. Przed samym przystankiem tramwajem będą rozjazdy. Tak jak właśnie się teraz to znajduje na przykład przy Winnicy, czy na krańcu, który powstaje na ulicy Gagarina, czy przed ulicą Branickiego w miasteczku Wilanów. Natomiast dalej tramwaje w przyszłości pojadą właśnie przez kolejne przystanki podziemne. W tym miejscu będzie przystanek podziemny Dworzec Zachodni, ulica Tunelowa, następnie tramwaj skręci w prawo przed samą gazownią, którą widzimy na wprost, i skręcając tutaj właśnie w prawo, następnie wykręcając ponownie wzdłuż płotu w lewo, będzie kolejny przystanek tramwajowy. Oczywiście cała ta trasa tramwajowa będzie w ramach nowego zielonego torowiska i nowej trasy z przystankiem Brylowska w tym miejscu. Tu, gdzie tramwaj będzie się znajdować, dosyć łatwo widać, bo jest taka przestrzeń po środku na dole, gdzie nie ma drzew. I następnie te tramwaje dalej pojadą prosto do ulicy Kasprzaka, gdzie włączą się w ruch w wielkim węźle przystankowym i tramwajowym Szpital Wolski. Tramwaje będą głównie skręcać w prawą stronę, ale będą miały tutaj też w przyszłości skręty w lewą stronę, jeżeli będzie taka po prostu potrzeba i nie powstanie druga odnoga przez peron 9. Druga odnoga, bo też będzie powstawać, natomiast te obydwie inwestycje właśnie odnogi na Wolskiej stronie Warszawy Zachodniej będą realizowane najprawdopodobniej później. Nie są objęte w aktualnym budżecie tramwajów warszawskich na lata do 2029 roku, natomiast planowane jest wybudowanie mimo wszystko tego wszystkiego w tym miejscu do 2032. Tak, wiem, mówi bardzo odległe daty, ale trzeba pamiętać, że 2032 rok to raptem za 9 lat, mówię raptem, bo przy tego typu inwestycjach
to jest wapne. Nie będę mówić, jak długo powstawał tramwaj na Winnicy i jak długo powstaje tramwaj na Zieloną Białękę, bo cały czas te inwestycje obydwie jeszcze nie zostały niektóre rozpoczęte, a niektóre ukończone w całości. Natomiast przejdźmy sobie na poziom minus 1, bo właśnie znajdujemy się na przystanku tramwajowym przy Warszawie, znaczy przystanek tramwajowy będzie się najprawdopodobniej nazywać Warszawa Zachodnia. Peron 9 i w tym miejscu widzimy takie wgłębienie. Dokładnie w tym miejscu będą się znajdować maszyneria od schodów ruchomych, które będą wyjeżdżać do przejścia podziemnego. Bo gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się aktualnie na poziomie minus 2 Warszawy Zachodniej. W tym miejscu będzie wylot i właśnie tamtędy będzie się wyjeżdżać schodami ruchomymi do przejścia podziemnego, które się aktualnie znajduje nad nami. Dokładnie, znajdujemy się na poziomie minus 2. Dosyć ciekawe miejsce i nie będę ukrywać, że tutaj tramwaje, pojawią się, tak jak już powiedziałem wcześniej, bardzo późno. Ta cała część będzie całkowicie zamknięta, odcięta od jakiegokolwiek świeżego powietrza i od jakiegokolwiek wejścia. Nie będzie tutaj można w żaden sposób wejść, natomiast jest to wszystko tak tutaj przygotowane, że jako pustka technologiczna, aby dało się to wszystko budować dalej. To znaczy są miejsca na schody ruchome, są miejsca na górze przejściu podziemnym, gdzie to powstanie, będą też dwie windy na obydwa przystanki tramwajowe i za nami znajduje się peron 9 patrząc, no i tamtędy tramwaje dalej pojadą w kierunku Odolan. Jak dokładnie, tego nie wiemy, bo aktualnie tramwaje warszawskie muszą zaktualizować warianty tamtej trasy i będzie to, te warianty poznamy dopiero pod koniec tego roku. Aktualnie są analizowane, właściwie niedługo rozpoczną się ich analizy i zobaczymy, co wyjdzie, czy tramwaj pojedzie według starego przebiegu, czy trochę się tamta trasa na Odolanach zmieni. Więcej o tym będę mówić w mojej analizie Studium Warszawy, które niedługo właśnie pod aspektem tramwajów też przeanalizuję. Pod aspektem metra zobaczycie na dniach. Natomiast wracając do tematu tramwajowego, którym właśnie teraz się znajdujemy, jesteśmy w komorze tramwajów, gdzie tramwaje będą się rozjeżdżać w trzech kierunkach. W kierunku ulicy Kasprzaka na przystanek Szpital Wolski, w kierunku Odolan, jak i również w kierunku właśnie Warszawy Zachodniej, tej części, która już teraz powstaje i o której powiedziałem na początku, czyli tej przy Alejach Jozińskich. Tu znajdujemy się na tej części, gdzie jest trochę świeżego powietrza, gdzie widać światło słoneczne, ale dlatego, że tędy jest aktualnie wywożony urobek, czyli ziemia, która jest wykopywana aktualnie na poziomie minus 2. Bo tak powstaje cały ten tunel. On nie jest budowany odkrywkowo, tak jak górna część, tylko tutaj faktycznie to jest robione pod stopowo. To znaczy najpierw powstaje strop, a następnie koparki wykopują to, co się znajduje na dole, potem powstaje płyta denna, czyli cała podłoga i wszystkie ściany i pozostałe elementy są tutaj betonowane. Tak powstaje cały tunel tramwajowy w tym miejscu na poziomie minus 2. Jest on przygotowany tylko i wyłącznie na dwa tory tramwajowe z możliwością oczywiście powstawienia rozjazdów pod częścią hali dworcowej przy ulicy Tunelowej. Natomiast w tym miejscu widzimy ten wykop, który w tym miejscu trwa. Ten wykop jest aktualnie prowadzony pod peronem 5, jak i również pod peronem 4. Do peronu 3 jeszcze tutaj oczywiście się prace nie dokopały, natomiast widać dokładnie, że prace trwają. Jak i również wszystko jest tutaj w tym miejscu wietrzone, bo musi być zapewnione tutaj świeże powietrze i ilość spalin, które produkują koparki, muszą być wszystkie wyprowadzone na powierzchnię, tak aby po prostu ludzie mogli tutaj pracować. Więc to wszystko w tym miejscu jest zapewnione. Z tego co wiem, jest tutaj system odpowiedni, który jeżeli jest po prostu duże zadymienie, od razu wyprowadza te osoby na powierzchnię, tak żeby w tym miejscu nie przebywały, kiedy jest po prostu zbyt dużo spalin. Ale jak widzimy, na te dwie koparki cała praca tutaj w tym miejscu jest teraz wykonywana. Najpierw mówię, tak jak powiedziałem przed chwilą, musi być wykopany cały tunel, potem są robione pozostałe prace przy betonowaniu i zrobieniu zbrojenia. Zbrojenie w tym miejscu, jak widzimy, się urywa, no i tak to mniej więcej wyglądało z tym, że się tutaj urywa od dłuższego czasu, a teraz trwają prace przy wykopie kolejnych peronów, więc również tunel tramwajowy może iść dalej. Ta cała przestrzeń pod wszystkimi peronami, która teraz tutaj powstaje, którą właśnie widzimy, oczywiście będzie właśnie wykorzystana dopiero później, kiedy tramwaje będą jechać w kierunku Woli, pod Warszawą Zachodnią. Aktualna budowa, która aktualnie jest z przetargiem i jeszcze nie została całkowicie rozstrzygnięty, będzie tylko i wyłącznie do West Station, czyli do tej hali dworcowej znajdującej się przy peronie 1 WKD i przy Alejach Jozińskich, bo tramwaje dojadą tylko i wyłącznie teraz, no mniej więcej do peronu 1 WKD. Pod tym peronem już nawet nie będą jechać, będą tam schody ruchome w każdym kierunku, będą również i windy i tych schodów ruchomych to będzie naprawdę dużo, będą schody ruchome z każdego przystanku 2 do góry, 2 do dołu, łącznie oznacza to, że będzie aż 8 ciągów schodów ruchomych i oczywiście po jednej windzie na każdy przystanek tramwajowy. Na bogato, pierwszy przystanek tramwajów warszawski znajdujący się pod ziemią. Nie będę ukrywać, że nie, ale bardzo dobrze. Przy okazji widzimy, jak właśnie urobek jest w tym miejscu wyjmowany z
z dołu, koparka tutaj właśnie dowozi i następnie duża znajdująca się na powierzchni wyciąga cały urobek na powierzchni i później jest on eksportowany w dalsze miejsca. Także tak to wygląda właśnie na poziomie minus 2. Wiem, że mało osób to pokazuje, jak to się znajduje tutaj, a jak ja mam okazję, to oczywiście wam to wszystko pokażę. Warto o tym wiedzieć, że powstaje ta pustka technologiczna, a jak powiedziałem wcześniej, bez jakiejkolwiek jeszcze infrastruktury tramwajowej, czyli nie będzie tam ani szyn, ani akoblowania tramwajowego, ani sieci trakcyjnej, nic. Tam po prostu będzie wszystko czekało, no to aż tramwaje w przyszłości wybudują to. W tym miejscu też widzimy linię z Lipca, więc Warszawa Zachodnia pewnie się już trochę zmieniła przy przebudowie, a w tym miejscu tramwaje teraz dojadą, dokładnie tu będzie przystanek ten tramwaj właśnie z tymi 8 ciągami schodów ruchomych i przed nim będą rozjazdy, tak aby te tramwaje dwukierunkowe mogły zmienić swoją trasę, swój przystanek i ponownie jechać w kierunku Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Teraz przejdźmy sobie jeszcze tak z góry, patrząc, żebyście mogli dokładnie zapisywać, że te drzewa w niektórych miejscach są już faktycznie nieposadzone. Widać tą przestrzeń mniej więcej, gdzie ten tunel będzie się znajdować, a prace budowlane najprawdopodobniej zaczną się jeszcze w tym roku. Bo tak, z ważnych informacji a propos tej inwestycji, która właśnie będzie budowana teraz do Bitwy Warszawskiej. W ramach tej inwestycji powstanie tunel właśnie z całym węzłem nowym na Bitwy Warszawskiej, z wszystkimi tymi rozjazdami, jak i również z tunelem tramwajowym do aktualnie budowanej części przy Warszawie Zachodniej wraz z PKP PLK. Tamta część się połączy, powstanie tam nowy przystanek tramwajowy, nowy przystanek Szczęśliwicka i nowy węzeł na Bitwie Warszawskiej. Ta inwestycja aktualnie ma już, jest teraz prowadzone, są prace przy przetargu, już zakończyło się składanie ofert, czekamy na to, jak tramwaj będą najkorzystniejszą według nich ofertę i następnie ta oferta będzie podpisana, jeżeli nie będzie żadnych skarg. Na ofertę ta będzie realizowana przez 26 miesięcy, czyli zakończy się mniej więcej na koniec 2026 roku tramwaj do Warszawy Zachodniej powinien dojechać. Wiem, mówię naprawdę odległe daty, ale tak to niestety wygląda. Przy okazji w tym miejscu znajduje się przystanek Bitwy Warszawskiej 1920 roku i mówiłem o rozjazdach. Rozjazdy w tym miejscu będą tak samo jak na węźle Takowiecka, o którym ostatnio mówiłem w ramach tramwaju do Wilanowa. Jeśli ktoś z was nie wie, o co chodzi, to chodzi o to, że rozjazdy tramwaju będą przed samym skrzyżowaniem, mniej więcej na takiej odległości, żeby cały jeden tramwaj mógł się zmieścić za rozjazdami, dzięki czemu tramwaj mogą lepiej i sprawniej w tym miejscu wyjeżdżać, wjeżdżać i robić inne realizacje w tym miejscu. Także dosyć ciekawe to będzie tutaj realizowane. Co oznacza, no te rozjazdy, że rozjazdy właśnie będą znajdowały się przed samym węzłem, to będą obok siebie później właśnie dwie albo nawet trzy szyny, dzięki czemu tramwaje po prostu będą mogły naraz rozjeżdżać się bez zmiany konieczności przed samym sygnalizatorem kierunku jazdy, czyli nie będę musiał po prostu w tym miejscu przestawiać zwrotnicy. Cały tramwaj do Wilanowa oznacza więc, że mniej więcej w ten sposób zostanie zrealizowany. Dosyć ciekawe, że tak to zostało w tym miejscu rozwiązane, no, ale na pewno to jest jakiś nowy element, którego Warszawy aż tak dużo nie mamy zastosowanego. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film na temat Warszawy Zachodniej i tramwaju, który pod nim powstanie, wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze oczywiście tramwaj pod Zachodnią pojawia się jako nieregularna seria, ale ja już dzisiaj wam mówiłem wszystkie informacje z projektu, film z analizą projektu, jak to wszystko będzie wyglądać, może niedługo się nawet pojawi. Natomiast kolejny film z Warszawy Zachodniej z ujęciami na poziomie minus 2 pojawi się nie wcześniej niż za kolejne 2 miesiące, bo tam rzadziej wchodzę, bo aż tak dużo się tam oczywiście nie dzieje, więc wchodzę rzadziej, żeby był zawsze większy efekt wow. Przy okazji na koniec powiem o tej pętli tramwajowej Banacha, bo powiedziałem, że coś powiem więcej. Aktualnie jest to będę teraz przebudowa ekspedycji, która w tym miejscu się znajduje. Stara ekspedycja już w tym miejscu właściwie nie bytuje, jest nowa, wyremontowana. Tymczasowe są aktualnie kontenery w ramach tymczasowej ekspedycji. Natomiast sama pętla tramwajowa Banacha z układem tramwajowym, torowym i nowymi odjazdami w kierunku właśnie metropolii mokotowskiej i w kierunku również Woronicza będzie budowana do 2029 roku w ramach tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego. Więcej o tej inwestycji powiem w ramach serii Tramwaj kierunek Pole Mokotowskie, która się pojawi w tym albo kolejnym miesiącu. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale i jeśli nie chcecie przegapić kolejnych filmów o Warszawie Zachodniej, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I jak zawsze dziękuję wspierającym za pomaganie mi w realizacji tych filmów. Cześć!